Dzień dobry, witam Was w kolejnym Dniu Masy. Mamy wtorek, chyba 19 grudnia, nie wiem, sobie ręki obciąć, ale tak mi się wydaje. Jest to masa dzień bodajże 157, o ile się nie mylę, albo 8. W każdym razie zaczynamy go, jak widzicie, trochę inaczej niż zwykle, ponieważ jedziemy na badania krwi, konkretnie na badania związane z dalszym przyjmowaniem izoteku. No i tak sobie myślałem, że może trochę o tym izoteku, bo biorę go miesiąc i no na razie mogę powiedzieć tyle, co po miesiącu stosowania, że nie widzę absolutnie żadnych skutków ubocznych. Także na miesiąc stosowania mogę powiedzieć tyle, że ewentualnie może delikatnie mam przysuszone łokcie. To jest chyba tyle, co zauważyłem, aczkolwiek bardzo ciężko jest mi to powiedzieć. Czy jest to spowodowane faktycznie zimą, to, że te łokcie i delikatnie wargi mi się przesuszają, czy, a na ile izotekiem, bo jakby w okresie zimowym no to przesuszanie wargi i tak dalej to jest rzecz dość częsta. No więc tyle zauważyłem. Nie widzę żadnych problemów stawowych, nie widzę żadnych problemów, nie wiem, z trawieniem, nie widzę żadnych problemów jakiejś innej natury, nie wiem, jakie teoretycznie mogłyby być. Także jestem albo szczęśliwcem, albo po prostu jest to kwestia tego, że być może, nie chcę tutaj być jakimś prorokiem, ale być może ten izotek to nie jest tak straszna rzecz, jak ją malują, bo ja się wstrzymywałem bardzo długi czas przed izotekiem. Słyszałem niestworzone historie. Oczywiście ja w te historie wierzę w większość z nich, bo no wydaje mi się, że po pierwsze no ludzie, załóżmy, że nie są tacy, żeby kłamać, no bo i po co. A po drugie, no ludzie reagują na różne rzeczy różnie, więc to też trzeba brać pod uwagę. I są pewnie osoby, które zapalą jednego papierosa w życiu i kończą z nowotworem, a są takie, które palą przez lat 40-50 i mają zdrowie jak koń. Więc tutaj absolutnie nie ma co tego w żaden sposób negować. Aczkolwiek no, u mnie jak do tej pory jest w porządku. Może się okazać, że zacznę drugą dawkę i w sensie drugą paczkę izoteku i będę już miał zupełnie inne zdanie, więc też nie chcę tutaj absolutnie no, mówić, że jest tak, a nie inaczej, bo różnie to w życiu może być. Zresztą też z czasem trwania kuracji myślę, że może być znacznie, znacznie gorzej. Aczkolwiek na ten moment nie jestem mega zadowolony. No, zredukowały mi się pryszcze i wszelkiego rodzaju dziadostwa o myślę jakieś 85%. Rzadko mi cokolwiek wyskakuje, jeżeli już to są jakieś takie rzeczy już, nie wiem, bardzo, bardzo pojedyncze i malutkie. Więc jestem mega zadowolony. Oczywiście jeszcze sporo mam blizn poprzednich jakichś takich niedoskonałości skórnych, które występowały wcześniej i się po prostu jeszcze utrzymują. Aczkolwiek, no ja mówię, no nie ma lipy, jak to mówią. Więc generalnie, jak mówię, jestem super zadowolony. No i co? Podjechaliśmy pod badania. Zrobię sobie badanka krwi i mam nadzieję, że jeszcze jakimś cudem zdążę, aby... Poczekajcie. Jakoś się wydostanę. Że jakimś cudem jeszcze uda mi się zdążyć wrócić do domu. No, zamykaj się. I zrobić śniadanie. Jeżeli uda mi się wrócić do domu i zrobić śniadanko, no to już będę w pełni zadowolony. Także mam nadzieję, że widzimy się przy śniadaniu. No i jak to się mówi po krzyku. Słuchajcie, zajęło mi to mniej niż... Nie wiem ile. 5 minut myślę. Byłem sam całkowicie w całej analityce, więc jestem mega zadowolony. No i co? No i wracamy do domu. Jest 6:45, co oznacza, że istnieje ogromny potencjał tego, że jeszcze zdążę zjeść śniadanie, co mnie bardzo cieszy. Także wracam i zabieram się za jedzenie. I powiem Wam, że liczę na to, że mi wyjdą te wyniki w miarę, bo ostatnio miałem delikatnie podniesiony poziom alatu i aspatu, dosłownie nie wiem ile, 20
kropek czy coś i pani dermatolog była bardzo niezadowolona i nawet musiałem podpisywać taki dokument, że na własne ryzyko się zgadzam na Izotek. A no nie ukrywam, że przedwczoraj robiłem trening dość ciężki, plus rano zrobiłem cardio, co może gdzieś tam na wynik alatu i aspatu, w związku z tego, że są to dość czułe markery, wpłynąć, więc podejrzewam, że on będzie podniesiony i to pewnie trochę bardziej niż był poprzednio, więc już się boję, co pani powie, ale no tutaj niewiele mogę zrobić na to, także trzeba się przygotować na batalię, na najgorsze. Na szczęście ta pani dermatolog jest no jest taka, że potrafi zrozumieć, że ja jestem ciężki do przegadania. To znaczy, no ostatnio jak mi powiedziała, że mi nie wypisze, to zapytałem wprost, jaką dawkę bym w takim razie, gdyby nie mój aspodiarat, dostał, że ja sobie sam wypiszę. No i to przekonało tą panią, bo zrozumiała, że prawdopodobnie tak czy siak się za to zabiorę, więc lepiej pod kontrolą lekarza. Oczywiście nie bierzcie ze mnie przykładu, bo jestem, to jest idiotyczne podejście, aczkolwiek no tego typu rzeczy, nawet wczoraj rozmawiałem z jednym ze swoich podopiecznych odnośnie kwestii właśnie lekarskich i tego, jak najczęściej lekarze patrzą na sprawę, nie biorąc pod uwagę w ogóle, nie wiem, czegoś takiego jak fizjologia wysiłku fizycznego, no bo nawet z Lukim gadałem wczoraj o kinazie kreatynowej na podcaście i też lekarze potrafią stwierdzić niesamowite choroby na podstawie czegoś, co jest odpowiedzią fizjologiczną na wysiłek fizyczny, więc czy to też na rozpad mięśni w przypadku kinezy kreatynowej, więc to trzeba brać pod uwagę, dlatego tylko tak, a nie inaczej tej pani powiedziałem, no bo gdybym miał jakieś podejrzenia, że cokolwiek może być nie tak z moją wątrobą, czy ona by była powiększona na USG, czy miałbym jakieś problemy z, nie wiem, z bilirubiną, z GGTP, to wówczas owszem, bym się martwił. Aczkolwiek w takim przypadku no podniesione o 20 kropek enzymy wątrobowe u sportowca, kulturysty jeszcze do tego, no to jest naprawdę nie powód do płaczu. Dobra, jakoś się wydostaję z tutaj gąszczu porannego buszu drogowego i widzimy się przy śniadanku. Dobra, dotrwaliśmy do śniadania. Jest godzina, wyobraźcie sobie, 7:10, ja już mam zrobione śniadanie. W tle, jak słyszycie, robi się kurczak. Zaraz odpalam ryż, który też automatycznie będzie robił warzywa dla Sylwii. Więc jak widzicie, wszystko jest do zrobienia. Pełna automatyzacja. XXI wiek, jest rice cooker. Są kuchenki, więc nie ma wymówek. Zapierdalać trzeba, ale pogadać z wami nie pogadam za wiele, bo muszę to zjeść i muszę się zbierać, jeżeli chcę się wyrobić ze wszystkim. Także widzimy się pewnie później, być może w posiłku przedtreningowym albo w jakimś posiłku środkowym, a póki co się zbieram. No i tyle, zabieram się za jedzenie. Dzień dobry, witam was ponownie w voiceoverze, tym razem voiceover z treningu tylną taśmy, czyli pośladek, tył uda, delikatnie czwóreczka i ramiona na sam koniec, których niestety dzisiaj nie nagrałem, więc jeżeli ktoś czeka na ramiona, to niestety ich dzisiaj nie zobaczy. Cóż mogę powiedzieć, no generalnie rozpoczynam jak zawsze od przywodzenia. Przywodzenie wykonuję w rampie, tutaj dwie serie robocze, każde ma 20 powtórzeń, przy czym rampa zakłada stopniowe wchodzenie na ciężar, więc tak naprawdę tych serii takich wstępnych, których ja oczywiście nie liczę i gdybym zapisywał trening, to również bym ich nie zapisywał, jest znacznie więcej, bo około gdzieś myślę między 4 a 6 zazwyczaj tych serii wstępnych jest. No i dochodzę do takiego ciężaru, z którym nie jestem w stanie wykonać 20 powtórzeń. Wtedy ściągam ciężar, jak zobaczycie zaraz, około 20% i wykonuję jeszcze raz serię do upadku, również celując pod 20 powtórzeń. Oczywiście to się rzadko udaje, ale taki jest mniej więcej target. A następnie wykonuję maksymalną liczbę tak zwanych partial repsów, czyli staram się skrócić na tyle dystans między nogami, ile jestem w stanie, czyli napiąć te mięśnie, starając się przywodzić te nogi. Mimo tego, że nie jestem w stanie tego zrobić nawet w pełnym zakresie, to staram się to zrobić nawet w minimalnym zakresie. Zawsze to jest jakieś tam napięcie wytwarzane na tych
na tych czwórkach. Zresztą ostatnio nawet fajne badania wyszły na temat tego, jak wygląda wpływ tych takich niepełnych powtórzeń, zwłaszcza w rozciągnięciu, na hipertrofię mięśniową, i okazuje się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, więc jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji przy jakimkolwiek ćwiczeniu, warto jest z tego skorzystać. A na koniec robię coś, co nazywa się static stretch, czyli po prostu przytrzymuję w pozycji pełnego rozciągnięcia. Na szczęście ta maszyna jest albo na tyle dogodnie ułożona, że jestem w stanie rozciągnąć, albo ja jestem po prostu na tyle mało rozciągnięty, że jestem w stanie się tą maszyną docisnąć. W każdym razie, tak czy siak, staram się wytrzymać tej pozycji pełnego rozciągnięcia pod obciążeniem w granicach między 30 a troszkę więcej sekund, o ile istnieje taka możliwość w danym momencie. Tutaj tak naprawdę nie wiem do końca, ile przytrzymuję po prostu tak długo, jak jestem w stanie wytrzymać fizycznie ból, i w momencie, w którym już nie jestem w stanie po prostu tego bólu fizycznie wytrzymać, to kończę static hold i przechodzę do kolejnego ćwiczenia. A dzisiaj kolejnym ćwiczeniem będzie uginanie pod udzi na maszynie stojąc unilateralnie, czyli mówiąc po polsku, jedno nóż. I to jest ostatnio mówiłem o tym, że ja z tego, tej maszyny stojąc nie za bardzo lubię, głównie ze względu na to, że tak naprawdę ona jest trochę tak nie do końca dobrze zbudowana, albo ja jestem po prostu nie do końca dobrze ogarnięty, jeżeli chodzi o wykonywanie tego ćwiczenia. W każdym razie na dłuższą metę, w momencie, w którym zaczyna już blokować siły, zaczynam pomagać sobie odcinkiem lędźwiowym, co często powoduje, że po zakończeniu takiej serii mam ten odcinek lędźwiowy dość mocno spompowany. Co niestety później rzutuje na dalszą część treningu, ponieważ mam w rotacji albo hip thrusty, albo martwe ciągi. Oba te ćwiczenia wymagają w miarę ruchomego odcinka lędźwiowego, zatem dobrze jest, żeby sobie tych pleców nie zapompować zawczas. W każdym razie dzisiaj się udało, zrobiłem to dość w taki sposób metodyczny. Cofnąłem lekko biodra do tyłu, lekko sobie starałem się w tym odcinku lędźwiowym się zaokrąglić, że tak powiem, i przytrzymać tą pozycję. Oczywiście to bardziej było takie odczuciowe, z tego co teraz patrzę na nagranie, niż wizualne. Aczkolwiek pomogło mi to na tyle, że dość mocno wczułem wyizolowanie tego tyłu uda, a niekoniecznie napięcie na odcinku lędźwiowym, więc byłem super zadowolony. Tutaj również wykonuję rampę, zatem zanim wkręcę się na ciężar główny, tych serii już kilka padło, w granicach 15 powtórzeń, druga seria również jakieś 15% obciążenia w dół, i następnie wykonuję maksymalną liczbę powtórzeń, celując oczywiście na te 15 powtórzeń, i gdy dojdę znowu do upadku mięśniowego, to robię dokładnie to samo, co robiłem w ćwiczeniu poprzednim, czyli static hold, przy czym teraz nie w pełnym rozciągnięciu, a w pełnym spięciu. Oczywiście pełne spięcie w tym ćwiczeniu jest rzadko możliwe, dlatego że to jest taki profil pracy, gdzie naprawdę duża jest dźwignia i w ogóle przy końcówce dociągnięcie tej nogi do pozycji pełnego skurczu jest niemożliwe, nawet z pomocą Sylwii, więc tutaj ona pomaga mi na tyle, na ile jest w stanie podnieść tą nogę do góry, i staram się utrzymać to napięcie mięśniowe w maksymalnym skurczu tak długo, jak jestem fizycznie w stanie. Wybaczcie. Tak długo, jak jestem fizycznie w stanie, ale to oczywiście nie jest zbyt długo, bo robi się z tego taki trochę ekscentryk pod obciążeniem, aczkolwiek nie ma w tym nic absolutnie złego, ponieważ to czucie mięśniowe jest naprawdę, naprawdę dobre, a taka faza ekscentryczna, bardzo spokojna przy dość sporym obciążeniu, bo w momencie, w którym mamy już na tak zmęczone udo, jak ja miałem w tym momencie, to naprawdę ten ciężar niewielki, który tam jest, nie wiem, 35-45 kg, w zupełności wystarczy do tego, żeby fajnie zaangażować tych reszty włókien mięśniowych, które jeszcze nie zostały zaangażowane do pracy. No i po tym ćwiczeniu przychodzę na jeszcze jedną izolację, którą zobaczycie zaraz. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o kolejne ćwiczenie, to tutaj już wykonuję same, można powiedzieć, intensyfikacje. I to mogłoby się wydawać dziwne, ale tak naprawdę to ćwiczenie następne jest tylko formą tak naprawdę pewnego rodzaju podbicia objętości w dzisiejszym dniu, ponieważ tam ogromnych ciężarów nie używam, bo ja robiąc jedno nóż na tej maszynie używam tam w okolicach, nie wiem, 77 kg przekładnie na tą maszynę, to jest całkiem niedużo, jakieś, nie wiem, połowa, niecała połowa staku.
A w przypadku, w którym robię tą metodę intensyfikacji, którą będę robił dzisiaj, czyli tak zwane 21, no to używam od 70, tam chyba 7 czy 84 kilo, ale na obie nogi. Co mogłoby się wydawać super mało, ale przy założeniu, że robimy najpierw 7 powtórzeń w niepełnym zakresie, czyli niepełnym skróceniu, następnie 7 powtórzeń od połowy ruchu do pełnego skrócenia, a następnie 7 ruchów w pełnym zakresie, to jest to już naprawdę wystarczająca stymulacja do tego, żeby poczuć bardzo, bardzo dobrze pracę i rolę tego ćwiczenia. Więc jakby generalnie to jest takie ćwiczenie, można powiedzieć, zwiększające mocno objętość treningową na tył uda. Takie ćwiczenie dobijające, jak niektórzy lubią mówić na koniec, ale w tej metodyce i w tej technice naprawdę robi robotę. No i następnie ten nieszczęsny hip thrust w bardzo krótkim zakresie ruchu, dlatego że niestety inaczej się pod tą maszynę nie da wejść, pod tego Smitha. On jest trochę kiepsko zbudowany, o czym zresztą troszkę później Wam powiem. Aczkolwiek to czucie miałem dużo, dużo lepsze niż w przypadku większego zakresu, więc w moim przypadku zrobiło to naprawdę dobrą robotę i chyba sobie zostanę na takim zakresie, ponieważ nigdy w życiu nie czułem tak mocno, że tak powiem, zaparzonego pośladka i tyłu uda, jak w dziś tej wersji, którą widzicie tutaj. No i generalnie duży problemem też jest właśnie u osób targetujących pośladek i tył uda, że ten zakres ruchu mają często za duży. W przypadku zbyt dużego zakresu ruchu w stawie biodrowym zwiększa się też jakby kąt zgięcia stawu kolanowego, co automatycznie może mocniej aktywować czworobowy uda i często powoduje, że ludzie przestają czuć dobrze pośladek, więc warto się nad tym zastanowić, aczkolwiek ten ruch, który ja tam robiłem, no jest naprawdę krótki. Idąc dalej, wykonuję w serii łączonej 3 serie, gdzie staram się wycelować w jakieś 30, między 30 a 40 powtórzeń w odwodzeniach, przy czym ja tutaj od początku już używam takiej metodyki, można powiedzieć, rest pause, ze względu na to, że nie chcę schodzić z ciężaru w dół, a chcę zrobić ten między 30 a 40, więc robię sobie sekundkę, 2 sekundki odpoczynku, dobijam jeszcze maksymalną liczbę powtórzeń, później jeszcze raz coś takiego robię, o ile jestem w stanie w ogóle jeszcze zaangażować nogę do pracy, w zasadzie pośladek do pracy, i przechodzę na ćwiczenie końcowe, które dobija pośladek w takim, można powiedzieć, rozciągnięciu, ponieważ to, co zobaczycie zaraz, czyli ten hack squat w takiej pozycji poziomej, on jakby nie różni się za wiele od tego hack squatu klasycznego, oprócz tego, że możecie ustawić się w pozycji niemalże sumo, tak jak ja tutaj, i zejść naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nisko i cały czas pośladek utrzymać w napięciu. I generalnie takie jest moje założenie w tym ćwiczeniu i faktycznie schodząc z tego ćwiczenia mam niezwykle spompowaną czwórkę, niezwykle spompowaną dupę. Także takie jest założenie tego ćwiczenia. 3 takie serie, robione właśnie w super serii, 30 do 40 powtórzeń w pierwszym ćwiczeniu i jakieś 20 do 25 powtórzeń w drugim ćwiczeniu. I tym kończę trening dołu, potem były ramiona, których nie udało mi się nagrać ze względu na duże obłożenie siłowni i niechęć do nagrywania ludzi pobocznych, bo mogliby sobie tego po prostu nie życzyć, także taki mój prezent dla nich na święta. Dobrze, witam Was powrotnie z treningu. Nie nagrywałem Wam już treningu ramion, bo po pierwsze było dzisiaj bardzo dużo osób i zamieniałem się na obu ćwiczeniach z wszystkimi, którzy byli. Pozdrawiam Pana, który pozwolił mi się z nim zmieniać. Przepraszam bardzo, nie kojarzę imienia, ale dzisiaj trochę pogadaliśmy. W każdym razie nie chciałem nagrywać, bo tak nieładnie kogoś nagrywać. Ale trening bardzo dobry. Oprócz tego chujowego hip thrustu na Smithie, nienawidzę tego ćwiczenia. Wiem, że ono jest bardzo, bardzo dobre i bardzo konieczne. Aczkolwiek kto nienawidzi hip thrustów, może się ze mną połączyć teraz w bólu i rozpaczy. Bo hip thrust to nie jest przewspaniałe ćwiczenie, zwłaszcza w przypadku, w którym robienie go na sztandze powoduje konieczność jednak noszenia z drugiego końca sali ciężarów, zakładania na sztangę, co w przypadku mojego aktualnego stanu wagi powoduje ogromne spompowanie pleców, i zanim zabiorę się za robienie hip thrustu w serii głównej, to już mam tak spompowane plecy, że
W ogóle nie mogę się ruszać, a co dopiero robić hip thrust, więc no nie jest to najskuteczniejsze ćwiczenie. Zatem staram się to ćwiczenie w miarę możliwości zawsze zmienić na Smith skład. A Smith, mimo tego, że jest bardzo dobry, to jednocześnie jest kiepski u nas na siłowni. Co to oznacza? Że jeżeli założycie powyżej, powiedzmy tam tych, nie wiem, 160 kg na Smitha mniej więcej, to już możliwości niestety na wykonanie tego ćwiczenia z możliwością ponownego odłożenia Smitha na rak, że tak powiem, jest absolutnie niemożliwe, więc zazwyczaj to się kończy, tak jak w dzisiejszym przypadku, marnowaniem zajebistym siły, albo, jak się zrobiłem na koniec, i to chyba będzie patent dostateczny, podłożeniem czegoś pod sztangę. Niestety skraca to mocno zakres ruchu, ale powiem wam szczerze, że chyba nawet wyszło mi to na dobre, bo takie skrócenie zakresu ruchu był mi chyba potrzebny, bo nigdy tak dobrze nie czułem pośladka jak dzisiaj, więc całkiem byłem z tego zadowolony, aczkolwiek no nie lubię tego ćwiczenia, nie będę ukrywał. No i co, trening dzisiaj bardzo dobrze, progresywnie, cały czas do przodu, trochę mi się kończy możliwość dokładania ciężaru, ale no to coś się na pewno wymyśli. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię posiłku potreningowego, to mam tutaj 100 g ryżu, który miałem nadzieję, że połączę ze 100 g po prostu makaronu, ale jak przywróciłem do domu, okazało się, że makaronu nie ma, więc niestety tego nie zrobiłem. Jest tutaj 100 g sosu słodkokwaśnego, takiego zwykłego ze słoika, czyli 20 g węglowodanów. Do tego jest 250 g piersi z kurczaka, a tutaj mamy 100 g płatków tych takich udających Cookie Crisp z Lidla. One mają 1,9 g fatu i do tego zaleję sobie to mlekiem migdałowym. I to będzie cały posiłek potreningowy, 180 g węgli, 50 g białka, 0 g tłuszczy. Oczywiście w liczeniu moim, czyli takim nie do końca dokładnym, dla niektórych bardzo frustrującym. Aczkolwiek no tak to wygląda u mnie. No i co? No i w zasadzie to jest tyle. Zabieram się za jedzenie. Pokażę wam pewnie jeszcze ostatni posiłek, albo nie pokażę, bo ostatnie pokazywanie ostatniego posiłku idzie mi bardzo słabo, ale każdy chyba, kto mnie obserwuje, to wie, że są to po prostu płatki owsiane, kurczak i odżywka białkowa. Oczywiście wszystko jedzone osobno, oprócz płatków owsianych i odżywki białkowej, bo to oczywiście jest połączone, natomiast no nie łączę tego z mięsem. Także tak. Zabieram się za jedzenie i słyszymy się później. Dobra, elo, witajcie. W ostatnim posiłku mamy tutaj 150 g piersi z kurczaka, 100 g płatków owsianych, jedna miarka odżywki białkowej, izolatu, 20 g masła z nurkowców. No i tak wygląda ostatni posiłek. Jak widzicie, 80 g węgli, 50 g białka, 10 g tłuszczy. Także tak, zjadam to, już ledwo siedzę, odpocznę chwilę i uderzam w kimono. Także widzimy się jutro o 18:12. Do zobaczenia.